Czołem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, ja sobie tutaj pospałem troszkę. Tylko tak, musimy upiec więcej chleba. Więcej chleba musimy upiec. Gdzie jest węgiel? Węgiel zostawiłem, standardowo. Nic nowego. Shiro jak zwykle jest bardzo utalentowany. No i moi drodzy, nadal ponawiam pytanie z poprzedniego odcinka, bo ja tu nagrywam troszeczkę z zapasem. Trzy odcinki nagrałem, przyznaję się bez bicia. Tak było. Tak było. Jest. Mam nadzieję, że mi odpowiecie na ten temat, jak robimy z tym naszym craftingiem. Bo nie wiem w sumie, czy mam ten crafting zwiększać, żeby on był troszeczkę szybszy. Wydaje mi się, że smelting również jest tutaj pod ten crafting podciągnięty. W ogóle sobie makro tutaj włączę, co? Bo ja gram na dwie myszki, nie wiem czy wiecie. Ogólnie kiedyś kupiłem sobie takiego Genesisa, który jest naprawdę mega, mega cichy. To jest po prostu myszka najcichsza na świecie. Ona nic, zero, nic, nul, nic nie słychać. Naprawdę, totalnie nic. I ja sobie tego Genesisa pamiętam, że zostawiłem właśnie do nagrywania odcinków. No tylko teraz, no niestety, przelazłem na SteelSeries, który jest za to mega głośny. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, iż tak naprawdę ja mam klawiaturę mechaniczną, więc to nic nie daje. To nic totalnie nie daje. Dobra, myślę, że tego zombiaczka sobie tu na razie zostawimy. On tutaj nic nie może zrobić. Gdzie umieścimy? No i czekamy. Czekamy, bo za chwilę najprawdopodobniej przyjdzie nam osiołek i osiołek nam znów przyniesie ciałko. Przyniesie nam ciałeczko. 10 energii, widzę, że to jest to samo. 5, 1, 10. Żadnej różnicy tutaj nie widzę, naprawdę. Muszę te autodopisy chyba troszeczkę zmniejszyć. 5, 1, 10, to samo jest. Więc rozwalanie żelaza się nie opłaca. O wilku, mowa jest ciało. Kostnica była. Kostnica. Dzień dobry. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Dwie czaszki były przez sekundę. Miejmy nadzieję, że ty, paniczku, będziesz troszeczkę lepszy. A ja w ogóle tego nie pochowałem. Ha, jakie jaja. Weź zwłoki. Wywal te zwłoki. No mamy w ogóle 97 durability. Ciekawe. Oj, tutaj jest znacznie lepiej. Puszczyku ci troszeczkę odessiemy. Przyjaciel. I teraz to była krew? To była krew chyba. Nie spierdol tego, proszę. No i dobra, są fajne zwłoki. Kładziemy je. Idziemy po soczek zombie. Idziemy po soczek zombie. Ja tu mogę coś wyekstrahować. Serduszko kolejne. Dobra, nie chcę, serca się ekstrahują. Może się to przyda. Chociaż to jest to samo chyba. Więc żadna filozofia. Stok zombie nie jest tu? Czy jest tu? Kurde, bo ja już nie wiem. Nie spojrzałem. Jest tu. Idziemy zobaczyć, jak wygląda tworzenie nowego życia z zombie. I wskrześ. Dzień dobry panu. Jak pan wygląda? No, jakoś wydajność pracy 15. Tak. 2 na 10 bym powiedział. Tylko tak. Nie pasieka. Stary cmentarz również nie. Wycinka teren pod budowę. Kopiec piasku. Co to jest w ogóle? Dzięki. Aha, to jest to. Anuluj. Ciebie tu rzucimy. I po pysku. A? No, co to było? Przepraszam bardzo. Za double attack. Dobra, potrzebujemy siekiery poziomu pierwszego. Opół i 4 gwoździe. 12 opołu i 4 gwoździe. To jest do zrobienia. Gwoździe są. Opół chyba też jest. No prawie. Opół. Zrobimy nawet więcej, co mi tam. Nie, no muszę ten
Save troszeczkę opóźnić. Where is it? Save now. Dajmy 1200. Savingu, a co mi tam? Dobra, close. Idziemy do terenu pod budowę. Jak ja bym miał to znów dymać, to już wy byście mnie chyba sklnęli. No i to da. Wow, ale to pięknie wygląda. Fajnie, fajnie, fajnie. Dlaczego nam się tutaj mietek w prawym górnym rogu zrobił? On sobie tutaj tnie. To znaczy, że musimy więcej zombie. Kopalnia. Ja sobie tutaj trochę też tego żelaza pozbieram. W ogóle co my tu mamy? Tu mamy kamień za 4 kliny. Wybuduj kopalnię marmuru. Marmur też tutaj mamy. Ale dobra, to zaraz. Najpierw sobie tu pokopmy trochę tego żelaza, żeby on miał... Kurwa, to se pokopałeś. To se pokopałeś. A, żeś se pokopał? Kopnij się w łeb. Kopnij się, Shiro, w łeb. Dałoby się również zrobić siekierę. Siekiera pierwsza. No i jest El Siekierro. Zardzewiały młotek i zardzewiały miecz. Czy ja mogę coś lepszego w ogóle zrobić? Chyba nie. Miecz mogę. Ale to lina konopna jest potrzebna. Dobra, to naprawiłem, tak? No to wygląda. La kopalnia. Bo on zanim tam wykopie, to trochę minie. Potem sobie tych zombiaków więcej powskrzeszamy. W ogóle mamy jeszcze w sumie te dwa soczki. Więc te dwa soczki sobie oczywiście też wykonamy. Z zombiakami, chociaż może te płyny balsamiczne warto byłoby już zacząć ogarniać. Może to nie jest głupie. Żeby zwiększyć im jakoś, no... te czaszki. Ewentualnie. Mam jeszcze jeden pomysł, bo jest kilka ciał chyba fajnych. Jak się przynajmniej wydaje, na cmentarzu. Które warto może byłoby zamienić w zombie. A ekshumacja to ekshumacja, nie? No nie jest niby droga. Ekshumacja nie jest niby droga. Czy ty już sobie tam coś wydobyłeś? Wątpię, ale zobaczmy. Coś sobie wydobył, tylko no problem jest taki, że on nie ma gdzie tego węgla składować. Dobra. Lecisz. Lecisz, wydobądźmy już troszeczkę więcej tego żelaza. No żelazo zawsze się przydaje, nie? To jest taki surowiec, który nawet możemy sprzedać w razie czego do kupca. Znaczy do kupca, to... Do! No właśnie, do. Do kowala. Jak za mało, kolego. Dobra, brzmi dzisiaj jest z nami. To właśnie, ja nie zauważyłem, że ja w sumie wiary nie będę miał zaraz. Ja chcę tutaj robić ekshumację, ale zaraz ja wiary nie będę miał. To jest problem. Myślę, że również te dwa piece możemy też wywalić już w tej chwili, no bo one się nam nie przydadzą. No sporo opału stracimy, nie? Sporo opału stracimy. Dobra, dziękuję ci za to. Ale weź to. Weź to! Weź to. Dobra. Nie, tego żelaza trochę będzie. Prawda, muszę zainwestować chyba w tą klawiaturę. Trochę muszę zainwestować. Znów, po raz enty. Pieniądze i pieniądze. Nie, no chleb teraz... O, chodź tu, chlebku. Jak tam nasze żelazstwo? No właśnie, ja bym tu w ogóle zrobił całkowitą inwentaryzację, ale nie mogę. Niech się przepali jeszcze. Niech to się jeszcze przepali. No,
Przyjaciel, przyjaciel, chodź tu, chodź, 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 ja chcę zobaczyć, ile ty masz czaszek. Nie mogę cię zabrać, kopalnia. Dwa, cztery, sześć czaszek. Chyba tyle, ile tamten ma. Tak mi się wydaje. I dwie czerwone. I dwie czerwone. Tam koleżka. Masz trochę tego drewna już? Ty jeszcze to jedno robisz, naprawdę? Nie, tu dwie kłody już są. A ja chciałem zobaczyć, co ty tutaj robisz. 2, 4, też 6. No to będzie miał tyle samo w sumie. Tyle samo. Stary cmentarz, gdzie to jest? Stary cmentarz, tu jesteś. Zobaczmy. O, ciało w ogóle przyszło. To jeszcze szybciutko zobaczymy, czy są tu w ogóle jakieś groby, które mają więcej niż 6 czaszek. Ale nie czerwonych. O Jezu, to tragiczne w ogóle groby. Na 5. Tragiczne groby. Nic nie ma. Ten ma 6 czaszek. Ale i tak nie mamy... Kurde, no właśnie. Też 6. Musimy zacząć robić powoli ekshumację tych ciał. W szczególności, że nie tracimy dużo. Nie tracimy dużo. Te dwa ciałka tu są. To jedno sobie spalimy bez problemu. Pokaż kotku, co masz w środku. Jesteś paskudny. Jesteś paskudny. Puszczyk. Mózgu nie ruszamy. Mózgu nie ruszamy. Możemy czaszkę spróbować. No tak niezbyt. Mogę cię ustawić? Mogę. Ale nie odzyskałem tej czaszki, czy odzyskałem? Odzyskałem tą czaszkę chyba. Może serduszko. Zaraz będzie błąd pewnie. No właśnie, jest błąd. Udało ci się zebrać 1000 zielonych punktów. Czy jakielitko ci wytniemy? No jak za mało. Też będzie błąd? Nie. Tylko jelitko to w ogóle zebrało nam wszystkie białe czaszki. No właśnie. A wycięcie kości co spowoduje? Mamy dwie białe, jedna czerwona. Nic, kości możemy sobie wycinać ile chcemy. Mięso zabierze nam jedną białą. Skóra chyba też jedną białą. I doda jedną czerwoną. Zamieni jedną białą na czerwoną. Średnio. No to ci wycinamy wszystko. No i jedno czerwone, dobra. Idziemy was spalić. O, tu jeszcze świadectwo popłówku sobie leży, no ładnie. Ładne mi mecyje. Potrzebujemy trochę opołów. Potrzebujemy trochę opołków. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Znaczy polana nie opołów, przepraszam. Ja nie mam miejsca chyba. No nie mam miejsca. Jezu, ile tutaj opołów będzie. Zaczęły się trochę stakować. Oczywiście, że nie mam miejsca. Jezu, ja to jestem upośledzony, naprawdę. I zmęczenie wzięło górę. Dobra, to na razie starczy. Opołów nam powinno starczyć. No drewna nie ma. Cały czas nie ma tego cholernego drewna. Mimo, że się tam coś robi, nie? No ale no nie ma transportu. Musimy mieć... Musimy jeszcze do niedzieli przyczekać, no. To jest główny nasz w tej chwili problem. Czekamy do niedzieli. A? Miejsce zapalania zwłok. Nie w zwłok, zwłok. Zwłok, Shiro, zwłok. No?
podpalmy to. To zabierzemy ze sobą. Nie kręć się gówno w przeręblu, ej. Buduj to. No, czemu ty nie chcesz tego budować? I znów kostnica. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Już ładnie popaliło. Kolejne. No w ogóle możemy popiół w sumie jeszcze przeanalizować. No też ciekawe. Dobra, tamto niech się robi. Dwa świadectwa pochówku myślę, że na razie wystarczą. Zabierzmy cały ten pierdzielnik. Kolejne sobie oczywiście muszczki wstawiamy. Serduszka, przepraszam, nie muszczki. Powstawiamy. To życiodajne ekstrakty niech się tutaj oczywiście robią. No i dobra. Fajnie. Reszta leci tu. Reszta leci tu. Krew jest w razie czego. Dobra. Dobra, dobra. I zabieramy jeszcze to przy okazji. Możemy się przespać do wieczora, żeby nam kolejne ciałko przyszło. No bo to w sumie... No, teraz te ciała tak naprawdę, no to one i tak idą pod rzeź, ewentualnie idą pod wymianę tych ciał, które... No, raczej nam się nie podobają, prawda? Raczej tak. Raczej to jest tego typu. Wróćmy jeszcze do pędraczki. I zacznijmy kolejny torf wydobywać, bo ja ten torf tutaj troszeczkę zaniedbuję. Troszeczkę go zaniedbuję. Dobra. Jest jak miało być. No i Kimka. Kimka, czekamy na to, żeby te zwłoki jak najszybciej pogarniać. A przy okazji nie marnujemy też po prostu jedzenia. Dobra. Czujemy się świeżo, przejdziemy się od razu do kostnicy, bo już pewnie osiołek jedzie. Albo zobaczmy może, co tam się dzieje jeszcze w tym naszym... Taku. Ej, no trochę tutaj się dzieje, no. I co? Ja w ogóle wezmę go z kopalni. No, tylko nie wiadomo, gdzie on jest. Może zaraz przyjdzie. Może zaraz przyjdzie. Może w tej chwili nam najbardziej chyba drewna brakuje. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Gdzie on poleciał? O, wilku mowa. Chodź tu, chodź. Weź. No weź. O. On po dwa nosi? Ej. On po dwa nosi. No to ciekawe. Dobra, lataj z tym drewnem. Ładunek, drewno, tak. I szybko lecimy do kostnicy. Zobaczyć jakiego... Tym razem nam gagatka dali. Zapewne znów do dupy. I też pamiętam, że musimy tego kolegę troszeczkę ponaprawiać po prawej stronie. No dobra, no teraz nie jest to złe ciało. Tylko no my go i tak chyba nie damy rady naprawić. Były dwie czaszki, to tak, ale... Może być ciężko. Właśnie. No i co teraz? Cholera, nie pamiętam. Cztery, pięć czaszek. Skóra? Nie pamiętam. Nie, skóra to nie to. Trochę to popracujemy. Czaszka? Chyba raczej też nie. 5 to dodało do 7 tak naprawdę. Co daje mięso? Nie wiem, czy nie zabiera jednej białej czaszki po prostu. Tak, zabiera jedną białą czaszkę po prostu.
Mogę ci coś jeszcze dodać? Niezbyt. Mózgu na pewno nie mogę ruszyć. Serca chyba też nie. Jelitka mogę. Ale to zabierze dużo tych. Właśnie. Zabrało dużo czaszek. Weź zwłoki. Do balsamowanka. I płyny do balsamowania. Gdzie one są? Czy my możemy jakoś je zabalsamować? Bo też nie chcę polegać tylko na wycince, nie? Gdzie były te wszystkie nasze sprzęty? To już nie pamiętam. Teologia. To było to? Nie, to była anatomia. Płyny balsamiarskie. Jedną taką, jedną taką, jedną taką, jedną taką. No powiem wam szczerze, że w sumie... Zabiera jedną czerwoną i jedną białą. Czy to jest sens? Niezbyt. Dwie czerwone. O, to już jest większy sens. Nie powiem, że nie. W sumie moglibyśmy też i tutaj jakoś iść. Tu chirurgię. Tylko czy mamy coś, co możemy jeszcze w razie czego dodać? Jak to niebieski... Ej, inny pomysł mam. Astrolog. Latarnia. Nie ma astrologa. Jeszcze nie ma go, bo to jest dopiero pierwszy dzień, okej. Okay. Znaczy pierwszy dzień, początek dnia, nie pierwszy dzień. Kurde, Sierra, co ty gadasz? Jak myślicie, jest już? Jest, czego nie ma? Teraz już powinien być. Latarnia. No jest. Andluj. Za 10 silverów jest za 50. Kurde. Pod martwym kuniem. Mam dwa. Mam tu questa z nim. Dobra, no 3, no akurat będzie dyszka. Latarnia. Dawaj te 50 pypków. Dawaj te 50 pypków, nie gęgaj. Trudno, jestem biedny. Użyj. I robimy sobie technikę. Chirurgię. I git. Wracamy do kostnicy. Tak, dotarliśmy. Sprzątnij stół. Sekcja. Próbujemy wyciąć mózg. Będziemy pierwszą osobą, która wyekstrahuje mózg. Dobra. Usunęło jedną białą, jedną czerwoną. Teraz serduszko. I serce... Ajajaj. No dobra, no to już teraz dupa. Lecimy teraz po ciągłości. Szkoda. Myślałem, że może jednak nam się uda. Jak z miejscem? Też z miejscem nie jest za ciekawie. No i nie wiem, czy ja zaraz naprawdę nie będę musiał wykopywać zwłok, żeby zrobić sobie zombiaka. No to by wychodziło. Nie wiem, w jaki sposób mogę w tej chwili sobie pomóc, jeżeli chodzi o... Zdawanie białych tych naszych pypciów. W ogóle projekt biurko, to nam się przyda, bo ulotki, które sobie odblokowaliśmy tutaj, to wykonywane właśnie przy biurku. Chciałbym zrobić w końcu questa, jeżeli chodzi o naszego kolegę, kolegę inkwizytora. On tam miał sporo rzeczy do zrobienia. Więc też bym chciał to ogarnąć w końcu. Bo tych questów nam się tu nazbierało troszkę. No właśnie, 20 sztuk drewna opałowego i 10 ulotek. Pas i narzędzia naprawcze. Kubeł z krwią i 5 krwawych gwoździ. To właśnie, w sumie mamy 24 minuty odcinka. Może dzisiaj się zabawimy w walkę?
W sumie nie byłoby to głupie. W sumie nie byłoby to głupie, tylko myślę, że to zrobimy to dopiero po... po mszy. Bo tam chyba normalnie czas idzie, a nie chciałbym po prostu być zmuszony, żeby wychodzić. Dobra. Kolejne świadectwo pokupu nam wpadnie. Co dalej? 12 marchwi, 12 głów kapusty i 12 buraków. Lekarstwo na swoją klątwę również musimy iść ogarnąć. Wdzięczka to w ogóle jest pierdolnięta. Jakość kościoła 50. To jest do zrobienia. Jakość cmentarza 200. To już jest gorsze. To już jest gorsze. No właśnie, u Euryka musimy naprawić dziwne mechanizmy i naprawić meble. Tutaj mamy butelkę wina za opowieść, ale Wagner chyba non stop będzie dał po prostu opowieść za butelkę wina. Studnia namiot, przynieść 4 srebrne filety, też nie trzeba ogarnąć. Kurde, tyle zadań, a stoimy w miejscu. Odpalaj się do końca już, kurde. Już. Proszę szybciej się palić. Dziękuję. Spalony, wypalony. Średnio wypieczony. Dobra, lecimy do ukochanego domu, bo tutaj na razie już nic nie musimy zrobić. To prawda, mógłbym jeszcze zobaczyć, co potrzebuję na zbudowanie biurka. Biurka, dzięki któremu będziemy mogli sobie ogarnąć te ulotki. Z tego co wiem, to tutaj jest to biurko. Prawda? Prawda. 5 opołów i 8 gwoździ. Jestem w stanie to zrobić. 8 gwoździ, 5 opołów. No, gwoździ też nie mamy. Ale to nie jest problem. To się szybko robi. Pyki zrobione. 8 opołów. Czy mam opoły? Nie mam opołów. No to zróbmy. Pyk, gotowe. A w sumie nie, opoły miałem akurat. Opoły akurat miałem. Polano sobie zostawmy, patyki sobie zostawmy, deski sobie zostawmy. Myślę, że możemy kolejne żelazo wstawić. Nie? Dlatego drewna też mamy już full. Tego drewna już też mamy full. I ciałko jeszcze przyszło, kurde. Tyle rzeczy! Dobra, ale akurat z kostnicy pójdziemy do... do naszego pomieszczenia alchemicznego. Pyk. Tapki żelaza, lecimy na maksa. 17 razy 2, no. Dalej raczej nam nie zabraknie. Raczej nam nie zabraknie. Dobra, kostnica. Dzień dobry. W ogóle muszę wyłączyć to gadanie. Gierę go włączymy. O, i gitara. Już teraz tam Gary nie będzie gadał. Rzeczaszka. No i paniczku, co ty tutaj masz? No i ten ma bardzo fajne perki. Powiem więcej, ja go sobie chyba nawet zachowam. O ile on dotrwa... o ile on dotrwa do niedzieli. W sensie do naszego... no 6 sztuk, jak mi patrzeć. Ukochany dom. Do naszej modlitwy. Bo no nie mamy wiary, żeby go nawet ogarnąć w tej chwili, więc no szkoda by było. Szkoda by było. Tylko się zrobi... no właśnie, słoneczko. Wchodzimy. Kościółek. Lecimy do kościółka. Kościół był tu. I robimy. No 41 i na kości mamy, to w sumie nie jest tak źle. Jest przecież modlitwa już. Naprawdę. Piństwo. Nas w konia zrobiłem. Przecież jest już, jakby nie patrzeć, niedziela. Słoneczko. Obawiam się. Obawiam się o to ciało.
Nie wiem, czy ono wytrzyma. Już wytrzymało, no kurde, co się dzieje? Dopiero teraz przyraz, no. Dziadyga jedna. Dobra. Ile tym razem? 8. Tyle samo będzie pewnie. Widyszka standardowa. Dobra. Już wypadł. Już wypadł. Szybko lecimy do kostnicy. To się zepsuło. Kostnica. Białko, ile masz? 98, ej, dobra. To by nie było źle. Skreślmy go. No i zarąbiście. Kolejny zombiak. Kilka terenu pod budowę. Rozumiem, że dwa razy nie mogę zombiaczkę wpakować. Aha, w ten sposób mogę tylko. Jeden może być, szkoda. Jeden jedyny tu może być, czyli dwóch może pracować łącznie. Uff, kopalnia. To ty lataj. Ty lataj. W ogóle muszę to jeszcze przenieść. On ty, który to upuścił i niestety już tego nie odniósł. Dziadyga jedna. Menda dziadyga. Dobra, mamy 30 minut odcinka. Jeszcze pójdziemy sobie powalczyć troszeczkę. Więc zbierzemy dużo chlebka, dużo miejsca zostawiamy sobie w ekwipunku. Myślę, że będzie potrzebne. Pracownia alchemiczna. No ja bez tych teleportów to naprawdę nie wyobrażam sobie teraz życia. Dobra. To mamy, to mamy. A resztę zostawimy sobie już chyba tam. Oprócz tego życiodajnego. No i tego. A i tego, i tego, i tego też. No i git. To sobie tylko odpalimy, żeby to serduszko się już przekonwertowywało. Ukochany dom. I resztę oczywiście zostawiamy sobie w tym grajdołku. Jeśli zostawiłem ten kamień. A, no tak, nie mam kamienia, to nie mogę się teleportować. To też jest śmieszne. Też jest śmieszne. Miejsce składania ofiary, co to jest? A, no to jest to. No i fajno. Wejdźmy. Drugi poziom loku. I zobaczmy, co my tu znajdziemy. Tu mi on mówił, że możemy tutaj znaleźć te gwoździe, prawda? Właśnie, to być może w końcu wypadałoby to zrobić. Ja nigdy nie byłem dobry w takich walkach, ale myślę, że z nimi sobie dam radę. Na pewno będzie trzeba nowy miecz i armor zrobić, to jest pewne. Coś tutaj może być? Kupa nic, kupa nic, kupa nic, nic i nic. No tak średnio. To mogę sobie porąbać, o. Tylko leci opół tylko, no to ja nie wiem, czy ja chcę to nawet robić, wiecie? Chcę to rąbać. To jest w ogóle... Przepraszam. Czy to jest sens? Drewno teraz mamy sporo. Dla opołów. Energia. Co my tu mamy? Dobra. Wyknięte. Jeszcze tak się też zastanawiam, co ja w ogóle tutaj mogę zbierać najpierw. To mogę niszczyć. To jest chyba wejście na kolejny poziom. Opa. Serio, jak w Metinie się czuję. Pyk, 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 pyk. Mogę zejść? Aha, wszystkich wrogów trzeba najpierw wytłukiwać. No to tak średnio.
Jakieś to grze kiedyś chyba było, że... Ale właśnie były lochy. Nie wiem, czy nie w Stardew Valley. Właśnie, może kiedyś zrobimy serię jeszcze ze Stardew Valley. Bo nigdy tej gry nie ukończyłem. Miałem kilka podejść do niej, ale nigdy jakoś tak... Nie było mi z nią po drodze, wiecie? To nie jest przecież zła gra. Spotka. Dobra. To nie jest w sumie zła gra, tylko dosyć czasochłonna, bo to jakby nie patrzeć, lekki sandbox, gdzie musimy sobie sami tą grę tak jakby zaplanować i utworzyć. No to w sumie taki Graveyard Keeper, no ma tam jakąś fabułę oplecioną między tymi wszystkimi gameplayowymi zagraniami, że tak powiem. Aczkolwiek no fabuła raczej w Stardew Valley jest drugoplanowa, przynajmniej tak mi się wydaje. Być może jestem w błędzie. Chyba zmieniła się muzyka i oznacza to, że już wybiliśmy wszystkich. Takie mam wrażenie. Albo po prostu się muzyka zmieniła. Tak też mogło być. Tu było wejście i tu było zejście w dół. Brakuje mi tu sprintu. Nie, to nie oznacza, że zrobiliśmy wrogów wszystkich. Pyk, pyk. O. To jest chyba ostatni. Ale gwoździ nadal nie widać. Gwoździ nadal nie widać. I te poziomy są w sumie nie takie krótkie. To jest drugi poziom. Jeżeli każdy poziom będzie przynajmniej troszeczkę dłuższy, no to życzę powodzenia. No to życzę powodzenia. Bo jednak na tych dungeonach możemy naprawdę sporo czasu przebimbać. Przebimbać, po prostu przebimbać. Z miejscem na zmianę. I przejście było tutaj. To zapis, dziękuję. Dziękuję, przyjacielu. Trzeci poziom. Czekamy na te gwoździe. Rozwalone, rozwalone. Tam znaleźliśmy. O, i nawet nasionka tu są. No ciekawe. Gliniane miski to ja nie wiem po co. No to nie wiem po co. Tam u góry przejścia nie ma. O, nowy typ mobu. O, i to są proszki, które nam mogą dosyć sporo pomóc. O, te proszki mogą być ciekawe. No to chyba najbardziej istotny drop w tej chwili, który nam jak na razie wypadł. Serio. Ma 5 HP, dużo. Dobra. Mamy potkę, więc spokojnie, sobie ją użyję już teraz. Jak za mało energii, no co ty gadasz, panie? Robi się to coraz cięższe. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale lepsze nasionka nam wyskoczyły. Nasiona cebuli. Czy mieliśmy nasiona cebuli tak w ogóle? Tak w ogóle, w ogóle? Nie pamiętam. Dobra. Jeżeli słyszycie klikanie, to przepraszam was bardzo za to. Chodź tu, gnoju. Chodź tu, gnoju. Teraz wy. Dużo proszków. No, alchemia tutaj się naprawdę obłowi. Czemu to by się spać teraz zechciało? Leszko. To nie jest etap do spania. Ej, no ty, nie cheatuj. No, zdychać. Energii teraz naprawdę spada jak głupie.
Nie wiem skąd te gwoździe mogę zrobić, dlatego to wszystko na razie rozwalam. Być może potem już tego rozwalać nie będę. Oby przejść do kolejnego etapu i zapisać tak jak ten progres, nie? No kurwa, czemu ty tak uciekasz? Gnoju. No nie, umarłem. No! Nie żyjesz. Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe, mega ciekawe. Muszę mi się wyśpimy teraz. No nie chciałem tego. Rzuciłem się strasznie na pałę. No to przez to, że mi zaczęła energia spadać, no i człowiek już wiecie, w stresie był. Człowiek był w stresie. Dobra. Chlebek nam się ładnie piecze. To możemy zostawić. No te alchemiczne rzeczy też z pewnością sobie zostawimy. Myślę, że... A w ogóle właśnie. Bo tutaj mieliśmy przynieść srebrne filety, tak? Przynieść 4 srebrne filety z ryby. Z ryby białej, aha. Okej, okay. To nie jest to. To nie jest to. Mam cię miejsce? Tak 2 na 10. Tak, 2 na 10. Bo pędraki ich na razie leżą. Nie są niezbędne, że tak powiem, w tej chwili. W sumie też mogę. Chociaż dobra, teraz pędraki mi wejdą. Chodźcie pędraczki, chodźcie. Pędraki zostają. Oj, ciałko! Nie to chciałem. Z. Gdzie człowiek myli. Mam nadzieję, że kolejne ciałko, które jest spoko. Chociaż chyba i tak nie stać nas w tej chwili na kolejny zombie. No akurat fajne ciało. Nie, nie, takie średnie w sumie. No, takie średnie. Będzie 5 w sumie. No ale to jeszcze jestem skłonny zakopać. Skóra, kurde, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Właśnie niezbyt. Serduszko. Tego ostatnio jeszcze nie wycinaliśmy. No i zepsuliśmy znów. Aj, dobra, to idziesz do spalenia. To my cię ekstrahujemy po ciągłości. Ja nie wiem właśnie, czy przypadkiem ja już mogę wycinać jelitka. Serduszka. Nie jelitka. Idziemy jeszcze do Horadryka zapytać się dokładnie, czy sprzeda nam ten pierdolnik. Uj. W sumie to też jest ciekawe. No akurat przydamy przy okazji wszystkie nasze zdecydowanie pochówku. Dobra, weź zwłoki. Idziemy to spalić w cholerę. Cholerę. Tylko nam jeszcze jedno zostało? Tak. Zostało nam jeszcze jedno. Dobra. Czyli tak, najpierw chodźmy do gdzie to jest, kurde. Anuluj. Alchemia. Najpierw to musimy ogarnąć. Jest dużo przedmiotów w ekwipunku. Kurwa, nam kolorowo strasznie zrobiło. Strasznie się kolorowo zrobiło. Nie wiem, czy nie aż za bardzo. Nie wiem, czy nie aż za bardzo. Przygląd się, że trochę tych rzeczy poubasiłem. Zostawmy w ten sposób. Piwnica. A piwnica gdzie nam spawnuje? Tutaj. Ziemię wiedźmy, miejsce składania ofiary. Byliśmy już? Stary cmentarz. Dobra, bierzemy to świadectwo pochówku i lecimy do Horadryka zapytać się, o jakiej cenie z metra nam chce policzyć. Ile ty, Horadryku, chcesz z metra? Okej, okay, hej, chętnie odkupię od ciebie działkę. Jasne, zastanówmy się, podatki, naliczenia, usługi pośrednie.
Razem wyjdzie 9682 zł, 54 silvery, 11 brązu. Żartujesz sobie? Takie mamy prawo, ale podzielę się z tobą radą. Wykup ziemię w imieniu biednego i starego mieszkańca wioski. Otrzymasz mnóstwo bonifikacji zniżek. Kogoś takiego jak Dig. Musimy iść do Diga. Digidonga idziemy. Chodź Digidong. O ile on jeszcze nie śpi. Albo już śpi. Panie Digidongu, proszę nie dopisywać mi gry w ten sposób. No, dwa razy? Kogoś tu popierdoliło. Panie Digidongu, gdzie pan jesteś? No, ej, nie wchodź mi w te skarpy. Nie ma Digidonga? Ej, Digidong. Proszę wyjść. Tego nie mogę ruszyć niestety, no nie. Dobra, zaraz do Digidonga wrócimy. Może do wieźmy jeszcze się przejdźmy. Klotyldo? Dasz kipierka, ja już uprawiasz ogród, czy to prawda? Tak, mam parę grządek. Czy pomógłbyś starej kobicinie? Ciągle z górski pomagam. Jak ci będzie, co ci przynieść? Dynie! Srebrną dynię! W zamian nauczy cię, jak gotować zupę dyniową. No dobra. Potrzebuję twojej pomocy. Daj jej miksturę leczniczą. Kurwa, mieliśmy jedną. Daj jej kocią. Przyniosłem ci dynię. Dobra, no to wiemy, co z nią zrobić. Wiemy, co z nią zrobić. Latarnia pod martwym koniem. Cewnia alchemiczna, kostnica, pasieka, wzgórze, wiedźm. Byłem tu? A, tak, miejsce składania ofiary to jest w piwnicy, okej. Obóz do obozu jeszcze możemy się przejść. Pokój dusz. Żoła węglowa, dół z gliną, kopiec piasku, młyn. Byliśmy w młynie? Napraw młyn. Obliczenia. Skąd wziąć kurde obliczenia? I pamiętam, że... O, co to jest za kopiec kreta? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Farma zbożowa. To jest coś tutaj. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Pamiętam, że chcieliśmy również się zająć o tym tutaj. Pracuj. Nie wiem, co tu robiłem dokładnie, ale coś robiłem. A, grób chyba robiłem. No w sumie możemy go też ekshumować. Ciekawe w ogóle, co to jest. Co to jest za grób? To jest ciekawe. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej!